Cześć, z tej strony Playgames, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Na samym wstępie bardzo chciałbym Was przeprosić, że mnie bardzo długo nie było, ale to było spowodowane pobytem w szpitalu. No i po prostu już wróciłem, powinny już pojawiać się odcinki regularnie, no ale dobra. Przejdźmy do nowej serii Clash Royale na moim kanale. Jeżeli seria Wam się spodoba, łapka w górę, subskrypcja, aby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. Na razie otworzymy chesty. Dzisiaj będzie 6 walk chyba. Ale nie wiem. To jest mój deck, jakby co. Witch puszcza. Pierwsza walka, jestem na czwartej ręce, gram w to od dawna. No ale ostatnio mi przyszedł pomysł, tak żeby to nagrać. Dobra, atakujemy. Sorry, że tak mało mówię, no ale po prostu nie mam scenariusza, że tak powiem, przygotowanego. Już miałem princeskę wypuszczać. Dobra. Szybko. Czekamy. A, to będzie chyba szybka walka. No i mamy 3-0. Zaczekajcie chwilkę. Jestem. Muszę coś szybko załatwić, a nie mogę obczaić, bo już nie pamiętam, gdzie ja to robiłem, że po prostu tu mogłem pauzować, no a jakbym kliknął, to by się materiał po prostu skończył. Dobra, sprawdźmy, co mamy w sklepie. Nic ciekawego. Dobra, druga walka w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mam nadzieję jakby dojść do następnej ręki. To jest mało prawdopodobne, no ale trzeba mieć jakieś ambicje. Okej. Okay. Mamy goblinów. Yeah. Rakety nie mam. Powinienem mieć. Witch. Wypuszczamy. Dobra. Jeżeli ktoś z Was gra w Clash Royale, ma dobre karty, to niech pisze, przypnę serduszko, no i przypnę komentarz na samej górze. Ale to musicie napisać, od jak dawna gracie, jakie karty macie i którą rękę macie. To jest najważniejsze.
Ja przypnę serduszko i najlepszy komentarz oczywiście przypnę na samej górze. A najlepszy komentarz, czyli ten, kto będzie miał najlepszą rękę. Idź. Jakie to smutne. Nie wiem, czemu ja mam zawsze tak, że atakuję tylko i wyłącznie jedną stronę. Kurde. I jak już uda mi się jedną wieżyczkę zdobyć, to nie atakuję od następnej strony, tylko cisnę ciągle po tej stronie, a zazwyczaj to jest prawa strona. Dobra. Powinniśmy wygrać. Hej, szybko. Wystarczą dwa hit. Kurde. Witch. 92. Jakie ja mam szanse, żeby wygrać? Teraz to ja już wygram. Jest. Mamy 300 golda. A ten gold teraz mi jest tak potrzebny. Ciekawi mnie, jak dużo osób gra w Clash Royale ode mnie z kanału. Dobra, mam dla was challenge. Jeżeli obejrzeliście ten materiał do tego momentu, napiszcie w komentarzu jestem z tobą, a ja przypnę też ci serduszko i prawdopodobnie jest wysoka szansa, że przypnę na samej górze ten komentarz. Ale to musisz napisać, jeżeli lubisz mój kanał i oglądać moje filmy. No bo jeżeli nie, no to... No to trudno, to już jest twoja decyzja. Nie chcesz oglądać mojego kanału, a jesteś tu, żeby mnie tylko hejtować. Proszę, rób to, ja mam to w dupie. Dobra, ja nie chcę teraz poruszać tematu hejtu, ale do tego to akurat zmierza. Okej, PK. Szybko miąsa. Nie! No nie. Dlaczego ta Valerie Viking musi robić taką demolkę? No nie. To może być walka, którą przegram. Tak. Nie mam się już jak bronić. Dobra. Pozdrawiam mojego rywala. Mimo, że nie jest Polakiem rodakiem i na pewno mnie nie ogląda. No ale pozdrawiam. A, jeżeli chcecie więcej odcinków z Clash Royale, mówcie, ja będę je nagrywał. Bo ja lubię grać w Clash Royale. To nie jest tak, że mi się nie chce nagrywać. Tylko po prostu to jest tak, że ja już po prostu jestem w czwartej klasie. Niby dla niektórych to jest, że niby jestem gówniarz. Możecie sobie tak myśleć. Ale ja robię to dla fanu. A nie po to, żeby zarabiać. Nawet funkcji zarabiania nie mam włączonej. No ale trudno. Ty. Czekać. Zaraz wrócę do tematu. Kurde. Ej. Ale naprawdę ciekawi mnie to, czy któryś z moich widzów w ogóle gra w tą grę. Wiem, że jeden mój kolega, jedna osoba z tego kanału na pewno ogląda, gra w tą grę. Tej osoby nie powiem imienia i nazwiska, bo chcę szanować tej osoby prywatność. Ona ma swoje życie, ja mam swoje życie. O ja. No nie. Muszę zmienić chyba deck.
bo ci barbariansi. Co? Dobra. Dwa zwycięstwa, dwie porażki. A i dzisiaj ogólnie będzie bez intra. I nie wiem, do kiedy jeszcze tak będzie. Dobra, skończymy na Golden Chestie. O ja cię. Średnie te nagrody za Golden Chesta. Crown Chesta, przepraszam. To już się skończyło. Jakby ktoś chciał mnie znaleźć w jakimś klanie, to jest mój klan Volcano.pl. Tacy najlepsi tutaj to jest właśnie Czarnoksiężnik, ma 3820. I taki mój najlepszy przyjaciel z tych klanów to jest Ketchup XD. Którą on ma rękę? Kurde, skubaniec. Zbił już piątą. O ja cię. Mi do piątej jeszcze brakuje. Jeżeli ten mecz wygramy 3-0 lub 2-0. Okej, zaczekam aż oni się. O! Co, ilu on ma barbariansów? Widżwy. Wysyłam. Ty, ja mam barbarians hold. Proszę. Dajcie sobie. O jacie. Ma ten dobre karty. Dobra. Co? Ma Wizarda? No nie wiesz, że on ma legendę. No i to są jaja. Gościu ma czwartą arenkę. Pewnie jakiś shake. Nie, kupuje zapewne goldy, później skrzynki. No i masakruje innych. Kurde, nie zmieniłem deku. Zapominam sobie ciągle. Okej, teraz mam szansę. Bo użył minionców. Kurde, jakich minionców? Szkieletów. Nie powstrzyma. No chyba, że minioncami. Ja muszę mieć tą hordę minionków. Mam w swoim deku, ale ich w sumie nie używam. I dlaczego? Idzie już po mnie. To są jaja. To normalnie są jakieś jaja. Dobra. Jak ta horda minionków nie będzie się świecić na czerwono. Okej, teraz mogę atakować. Proszę. Jeszcze 4 sekundy. Wygrałem! Jest, mamy to. Mamy to. O, dziękuję. Wiem, że jestem dobrym graczem. Ale dobra. No i otwieramy. Pack opening 284, 2 goldy. 7 minionów. Jest, jest. Teraz
Robię tak. Update. I wpuszczam to za Witch. To wpuszczę. Nie, tego nie wpuszczę. Dobra. Nie no, ostatnia walka. Długi odcinek. Najdłuższy w historii mojego kanału. Chyba. Dzisiaj zaraz ludzie po wrzuceniu tego odcinka biorę się za nagrywanie w przód, ponieważ nie będzie mnie kilka dni na tym kanale. No i nie chciałbym was zostawiać bez materiału. Dobra. Teraz szkieleton Armin. Kurde. Przyniec jeszcze żyje. Rokieta wysyłać? Nie. No i mogłem wysyłać. Powiedzcie mi, jak bardzo się cieszycie z powrotu mojego na ten kanał. Nie tak. Wszyscy, nieważnie jaki, napiszą komentarz. Czy mnie nienawidzą, czy mają mnie w dupie głęboko, czy nagrywam chujowo, czy dobrze. Trudno. I tak przypnę serduszko. To będzie na dowód tego, że ja mam to po prostu w dupie głęboko. No dobra, teraz to się zamknę. Kurde, zaraz muszę kończyć materiał. Szybko. Czyżby mi się udało? Jest. Golden Boost Max? Ja. Dobra, i to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Cześć.